Naszym rozmówcą jest pan Mirosław Arczak, radny Olsztyna. Panie Mirosławie, panie radny, pan tu będzie, zdaje się, wygłaszał nawet swoje własne expose dotyczące ścieżek rowerowych, w ogóle ruchu cyklistów na terenie Świętej Warmii. Jak pan to widzi? Ważne zastrzeżenie, bo dzisiaj nie występuję tu w roli radnego, a w roli rowerowego, turystycznego aktywisty, który od blisko 20 lat stara się tą Warmię, te zalety, atuty, nasze wyjątkowe cechy uwypuklić i promować poprzez turystykę rowerową. I mam wrażenie, że to właśnie ta działalność sprawiła, że dzisiaj ten panel o turystyce rowerowej na szeroko pojętym terenie Szlaku Świętej Warmii, bo przecież wszyscy wiemy, że Szlaku Świętej Warmii jako takiego jeszcze nie ma. Jest to wiele, blisko kilkadziesiąt punktów rozrzuconych po terenie Warmii, ale one jeszcze nie tworzą szlaku, a więc nazwa jest bardzo kusząca, ale w tej chwili nikt nie byłby w stanie powiedzieć, jak ten szlak przebiega. Po prostu wszyscy staramy się, aby po pierwsze odróżnić Warmię od Mazur. Myślę, że w pierwszej kolejności, bo jednak poprzednie dziesiątki lat sprawiły, że no jednak Mazury były odczytywana jako cała ta nasza część Polski. Wszyscy kojarzyli łącznie z Olsztynem, łącznie ze wszystkimi miastami, które tradycyjnie jednak są historycznie, są warmińskimi miastami. No i teraz wszyscy staramy się po pierwsze odróżnić, nieco odciąć, pokazać granice, bo to jest też bardzo ciekawa historia, przecież momentami trudna, ale ciekawa. No i oczywiście zaprosić do tego, aby myśleć o turystyce również rowerowej jako o motorze albo jednym z elementów tego motoru rozwoju gospodarczego. A więc myślimy tutaj przede wszystkim o tym, jak wydłużyć sezon, o tym, gdzie turystów szczególnie zaprosić, o tym, czym ich skusić. No bo teraz wszyscy wiemy, że produkty turystyczne to jest nic innego jak po prostu kuszenie klienta i my na Warmii musimy wypracować kilka, nie kilkanaście czy kilkadziesiąt, ale kilka takich flagowych produktów, które wszyscy, nawet jak tutaj byśmy teraz mieli je wymienić, w tej chwili byłby problem. Ale myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby za jak najkrótszy czas, za rok, za dwa, żeby te produkty były tak wyraziste, żeby i pan redaktor, i ja, i wszyscy odbiorcy wiedzieli, że o, to jest warmińskie, o, to jest w okolicach i tutaj pojawiłaby się nazwa jakiegoś miasta czy jakiegoś regionu naszej Warmii. Więc o to jest gra. I tu cieszę się, że już drugie forum gospodarcze Szlaku Świętej Warmii. To pokazuje, że to właśnie ma być element rozwoju gospodarczego, a nie tylko poszukiwanie kolejnego ośrodka wypoczynkowego, kolejnego jeziora czy rzeki, którą byśmy poeksploatowali turystycznie. Ale mówił pan o szlaku na samym początku. Czy pan ma już jakąś wizję tego szlaku, jak to powinno przebiegać? Czy to będzie połączenie istniejących szlaków, czy też budowa, potencjalna oczywiście budowa innych ścieżek rowerowych, czy to będzie green velo, czy też coś zupełnie innego? Tu podstawowa, moim zdaniem, słabość i tutaj nieco różnię się od tych, którzy chwalą tylko Szlak Świętej Warmii. Ja natomiast krytycznie oceniam jedną zasadniczą rzecz, że rozpoczęto o mówieniu o Szlaku Świętej Warmii, a nawet nadano nazwę Stowarzyszeniu Szlak Świętej Warmii, podczas gdy jeszcze takiego szlaku nie ma, a prace dopiero trwają. A więc mnóstwo pytań w tej chwili pojawia się właśnie, jak szlak przebiega. Nikt tego jeszcze nie wie, bo dopiero trwają prace nad tym. A jeszcze jedna moja wątpliwość jest taka, że jesteśmy na etapie dopiero obecnie, dosłownie obecnie, do 20, zdaje się, września, przepraszam, 6 października. Trwają konsultacje społeczne strategii rozwoju w Szlaku Świętej Warmii. A więc nie mamy jeszcze gotowej strategii rozwoju, a już pracujemy na rzecz poszczególnych produktów, poszczególnych ośrodków wypoczynkowych, poszczególnych gospodarstw agroturystycznych, pewnych produktów takich przemysłowych. Nie jest to oczywiście duży błąd, ale moim zdaniem jest to słabość pokazująca, że musimy nadrabiać strategię, czy pracę nad strategią i nieco musimy ją dopasowywać do już podjętych decyzji. Moim zdaniem to nieco odwrócona kolejność. Wolałbym mieć strategię dobrze wykonsultowaną i do niej dopasowywać działania, partnerów, poszukiwanie środków. Ale oczywiście musimy sobie poradzić w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Stąd to dzisiejsze forum, stąd te dyskusje, ale odpowiedzieć na pytanie nie potrafię, ponieważ szlaku jeszcze fizycznie nie ma, ale oczywiście byłbym w stanie powiedzieć,
o konkretnych miejscach, lokalizacjach, które na szlaku warto odwiedzić. I tutaj napomknę o temacie, który dosłownie w tej chwili jest omawiany przez naszych hiszpańskich gości. Mowa tutaj o szlaku świętego Jakuba, czyli Camino de Santiago, które w Hiszpanii chwyciło rewelacyjnie. Jest to naprawdę wahadło rozwoju gospodarczego istotne dla tamtejszego regionu. Natomiast u nas szlak świętego Jakuba jest wytyczony, ale jest praktycznie zapomniany. On przebiega bardzo pięknym korytarzem łączącym Świętą Lipkę, która jest na krawędzi, na skraju Warmii, Świętą Lipkę z Gietrzwałdem, no i z rzeką Pasłęką, która nieopodal przepływa, ponieważ to jest historyczna granica Warmii. Jest to ponad 120 km, czyli dystans niezbyt dostępny dla pieszych i dlatego upieram się. Śmiało powiem, że upieram się, że jest to doskonała baza na szlak rowerowy. W pierwszej kolejności 120 km odwiedzamy na drodze Reszel, odwiedzamy Barczewo, okolice Jezioran, Olsztyn, Gietrzwałd, no i później już wypuszczamy się w stronę sąsiedniego regionu, czyli już nie, powiedzmy, żeby być tutaj, żeby stać mocno na Warmii, to już tutaj dalszy ciąg mniej nas interesuje, chociaż rzeczywiście jest istotny, ale 120 km na Warmii i na razie jest to szlak nieco zapomniany przez wszystkich, zaniedbany na wielu odcinkach, a na niektórych zagospodarowany. Na przykład my pięknie eksploatujemy od kilku ładnych lat Olsztyn i Gietrzwałd, odcinek 16 km. Niby krótki, ale robimy tam duże wydarzenie. Jest tam współpraca gminy Olsztyn i Gietrzwałdu i to pokazuje, że setki osób, uczestników w takich wydarzeniach bierze udział, tyle tylko, że ktoś musi dać impuls i co najważniejsze, musi być taka sensowna, dająca się logicznie uzasadnić podstawa, taka motywacja. Motywacją jest pokonanie szlaku, fragmentu szlaku świętego Jakuba, a więc udział w pewnej tradycji. Jest to dziedzictwo europejskie, oficjalnie uznane. Mamy to na Warmii i mam nadzieję, że po tym dzisiejszym panelu naszych hiszpańskich gości i po naszym rowerowym panelu okaże się, że na początek powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak ten szlak świętego Jakuba wykorzystać. No i chyba to jest optymistyczny akcent, czyli powinno się udać. To jest optymistyczne, że rozmawiamy o tym. Najgorzej jakbyśmy pomijali pewne tematy, a forum rewelacyjnie temu służy, więc dziękuję organizatorom za to, że zbierają nas wszystkich aktywistów, działaczy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i władze lokalne do tego, żeby rozmawiać o tym, jak szlak Świętej Warmii powinien się rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.